Piotr Borys, poseł na Sejm z Koalicji Obywatelskiej, będzie moim gościem w magazynie Pod Lupą, a porozmawiamy o tym, jak rozwiązać sprawę Turowa. Zapraszam na rozmowę. Ja chciałam zapytać, czy nadąża pan za wszystkimi informacjami, które spływają codziennie, czasem nawet dwa razy dziennie, a propos Turowa? Nadążam, śledzę wszystko. Czasami nie wierzę własnym oczom, nie wierzę w to, co słyszę. Jak wiele błędów popełniła strona rządowa, doprowadzając do tak ogromnego konfliktu z Czechami, z którymi przecież współpraca zawsze była modelowa. Trzeba naprawdę wykazać bardzo dużo, aby pokłócić się z Czechami, gdzie przecież to partnerstwo budujemy od wielu, wielu lat. Przecież to nie jest tylko te ostatnie 30 lat polskiej wolności, ale to są dużo wcześniejsze relacje. Uważam, że można to było przeprowadzić znacznie spokojniej, na pewno bez takich tragicznych dla pracowników i dla kopalni skutków jak obecnie. Dla mieszkańców też regionu. No dobrze, te najnowsze informacje, które przeczytałam dzisiaj, to są takie, że Czesi chcą mieć wgląd w to, jak oddziałowuje kompleks, jak oddziałowuje kopalnia na środowisko. Chciałbym powiedzieć, z czego się to wszystko wzięło. Otóż wzięło się to z faktu, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i wszystkie zakłady, które emitują zanieczyszczenia, a przecież, no przecież taka też jest i kopalnia, elektrownia, przecież żyjemy wszyscy w środowisku, w którym przemysł dominuje. Dominuje tutaj w worku turoszowskim. Ja pochodzę z Zagłębia Miedziowego, gdzie jest wielki także efekt ekonomiczny, ale także pewien skutek ekologiczny. To jest naturalne. Ludzie godzą się, pracując, czasami zarabiając więcej na to, że mieszkają w trudniejszym środowiskowo miejscu. Warunkach. Weszła oczywiście dyrektywa transgraniczna, która wymusza na wszystkich zakładach, które mają oddziaływanie transgraniczne, konsultacje przy wydawaniu koncesji i decyzji środowiskowych. I gdyby nie to, że strona polska nie spełniła wszystkich wymogów formalnych wynikających z oceny oddziaływania na środowisko, pewnie tego sporu by dawno nie było. A więc ja uważam i mówię to bardzo mocno, patrząc na ten ogromny niepokój, na te skutki społeczne, na zagrożenie bytu miejsc pracy w kopalni i w elektrowni, tą sprawę musi sprawdzić od początku do końca Najwyższa Izba Kontroli i sprawdzić, kto dokładnie zawinił i zaniechał tych wszystkich spraw, które doprowadziły do tego, gdzie Trybunał TSUE żąda od Polski zamknięcia kopalni. To jest po prostu katastrofa. Do tego nie powinno nigdy dojść i można było na wielu poziomach temu zapobiec. Dlatego uważam, jako poseł także tej ziemi, że musi to sprawdzić Najwyższa Izba Kontroli. To jest jeden z wątków i jeden z kierunków, ale to jakby ta kontrola, wyniki tej kontroli no nie cofną czasu, a my już jesteśmy na jakimś tam szczeblu, na jakimś tam etapie zaawansowanego konfliktu, więc zastanawiam się, co teraz, co można zrobić, czy w ogóle coś jeszcze można zrobić? Można zrobić. Mówiłem o tym wielokrotnie i będę mówił o tym również na najbliższym Sejmie. Otóż żeby zapobiec zamknięciu kopalni i ewentualnych karach, należy namówić stronę czeską, aby wycofała ten tak zwany środek zapobiegawczy, jakim było żądanie zamknięcia kopalni. My 2 miesiące temu zwołaliśmy z naszej inicjatywy posłów opozycji 3 komisje, Komisję Spraw Zagranicznych, Komisję Energii, Komisję Gospodarki, aby mówić o zagrożeniach. Szeroko komentowana komisja w Bogatyni. Właściwie usłyszeliśmy w pewien sposób takie bagatelizowanie tego ze strony rządowej, a przecież to wszystko wisiało nad Polską i nad workiem turoszowskim. Zagrożenie dokładnie zamknięcia kopalni. Nikt nie potraktował ze strony rządowej tego poważnie. Popełniono kilka błędów na różnych poziomach. I chciałbym bardzo czytelnie powiedzieć i przejść do tego, co możemy wspólnie zrobić. Po pierwsze, nie zabezpieczono polskiej dyplomacji. To, że nie mamy ambasadora w Czechach, w Pradze. To, że nie postawiono tego jako główną sprawę na kilka dni, zanim rząd Czech zaskarżył rząd polski w tej sprawie, w sprawie Turowa, odbyło się spotkanie na Wawelu, 30. rocznica grupy V4, Grupy Wyszehradzkiej. I tam premier Morawiecki witał, żegnał, jadł lunch, wznosił toasty także z premierem Czech i ta sprawa nie została postawiona, więc dyplomacja. Po drugie, faktycznie słabo wykonane dokumenty z tą niezbędną decyzją środowiskową. Po trzecie, ja uważam, że należało zapłacić Czechom w tych negocjacjach te 30 czy 50 milionów złotych, zamknąć sprawę, zbudować wodociągi, uznać, że jednak kopalnia wpływa
i pomóc Czechom w oszczędzić sobie tylu oszczędzić wszystkich rzeczy. I na końcu odwołanie, nawet TSUE pokazał tym, że strona polska nie udowodniła, czy nie pokazała tego, że zamknięcie kopalni może wywołać jakiś skutek negatywny. Więc jeżeli ja na to patrzę jako poseł, to i patrzę na tych, którzy uczestniczyli po stronie decyzji, mam wiele wątpliwości, wiele uwag i samą krytykę strony rządowej i władz PGE, że do tego doprowadzono. I teraz, jeżeli popatrzymy na ten skutek tych wielkich obaw, niepokojów pracowników kopalni i elektrowni, rodzin, które przecież martwią się, co będzie dalej, w ogóle całej strony polskiej, także parlamentarzystów, wszystkich mieszkańców Polski, że może dojść do takiego precedensu, gdzie sąsiedzi skarżą Polskę i mamy płacić albo wielomilionowe kary codzienne, albo zamknąć kopalnie, których nie da się zamknąć, ani elektrownie, ani o kopalni nikt nie zamknie, dlatego że to groziłoby i po pierwsze problemami z dostawą energii, a po drugie z katastrofą ekologiczną, bo przecież to jest górotwór, który trzeba odwadniać i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mówimy o tym, rozliczmy to, co było złe, natomiast raz jeszcze mówię i apeluję do rządu, podejmijcie natychmiast skuteczne rozmowy, aby Czesi wycofali środek zapobiegawczy. Niech Trybunał w przyszłości za rok, dwa rozstrzygnie tę sprawę. To będzie czas na to, żeby unormować strony relacje z Czechami, aby doprowadzić do uspokojenia sytuacji, aby przede wszystkim zabezpieczyć normalne funkcjonowanie kopalni i elektrowni, przygotować się na całą przyszłą perspektywę transformacji, a nie tak naprawdę żyć w takim pod presją takiego wielkiego zagrożenia. I o tym mówię wyraźnie, wskazuję winnych, jednoznacznie trzeba pokazać stronę PGE i stronę rządową, że nie zabezpieczyła tego, natomiast zmusić w końcu polski rząd do tego, aby w relacjach z Czechami Czesi wycofali ten środek zapobiegawczy, nawet jeżeli trzeba będzie więcej za to zapłacić, to i tak będzie to znacznie mniej niż te codzienne wielomilionowe kary. Należy uspokoić sytuację i dać gwarancję ludziom, że mogą normalnie pracować bez tego zagrożenia zamknięcia kopalni, elektrowni w tak krótkim czasie. Mhm. Tutaj na pana miejscu siedziało wiele osób i ja też pytałam o to, czy można po prostu tą stronę czeską zabezpieczyć, skoro oni chcą wodociąg, żeby im zbudować, skoro chcą odszkodowania, to czemu im nie dać? I zawsze argument był taki, jak Czechom, jak spółka Skarbu Państwa ma dać Czechom pieniądze, to nie jest zgodne z prawem. Jak rząd polski ma, na jakiej podstawie właściwie dawać pieniądze Czechom? To nie jest zgodne z prawem. No właśnie, wie pani, jest zgodne z prawem. Popatrzmy nawet na zupełnie inny system. Jeżeli sąsiedni Zgorzelec ma wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, ekologiczne, kanalizacyjne, odpady śmieci wspólnie z Gliwicą. Przecież ta współpraca jest. Przecież środki polskie trafiają, polskie trafiają na stronę niemiecką, niemieckie na stronę polską. Można żyć jak w symbiozie. Jeżeli faktycznie te żądania Czech były na początku niewielkie, relatywnie niewielkie, 50 milionów złotych w stosunku do wielu set milionów złotych kar potencjalnych, to przepraszam bardzo, trzeba było podjąć męską decyzję, zabezpieczyć ten interes Czechów, uznać, że faktycznie te stosunki wodne, być może lej depresyjny kopalni jednak powoduje po stronie czeskiej, zamknąć sprawę. Jeżeli nie podejmuje się stanowczych, odważnych, zdecydowanych działań, to odroczone skutki wywołują taki kryzys obecnie, jak ten, w którym zagrożone są miejsca pracy i byt kopalni. Na to nie można po prostu pozwolić, a to wynika tak naprawdę z kwestii menedżerskich. Po pierwsze, menadżerowie muszą zasygnalizować rządowi, jest problem, potrzebujemy wsparcia rządowego, ministerialnego na poziomie relacji z Czechami, ta sprawa już przekracza nasze możliwości i załatwiamy sprawę kanałami dyplomatycznymi. Tak działa każdy kraj skuteczny. To zignorowano i mamy dzisiaj tak poważny problem, w którym się znaleźliśmy. Ja mam wrażenie trochę, że sytuacja wymyka się spod kontroli, że mamy trochę nóż na gardle i my tutaj, mieszkańcy na dole, i też jako państwo mamy nóż na gardle, bo w zasadzie mam też wrażenie, że Czesi żonglują tymi swoimi roszczeniami. Doprowadzono do sytuacji najtrudniejszej. Nasza pozycja negocjacyjna jest zerowa. Nigdy nie doprowadza się do sytuacji takiej, w której nie ma już możliwości własnych argumentów. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony TSUE zastosował rygor zamknięcia kopalni, straszy się nas, Polaków, wielomilionowymi karami, 5 milionów euro dziennie, a wszystko zależy od Czechów, od tego, czy podejmą decyzję o wycofaniu tego środka zapobiegawczego zamknięcia kopalni, czy też nie. I teraz, jak my mamy negocjować w sytuacji, kiedy doprowadzono nas do pozycji negocjacyjnej zero, po prostu zerowej? Tylko dobre relacje, tylko
element długofalowej współpracy, namówienia Czechów, idąc na dalszy kompromis, zabezpieczenia umownego wodociągu po stronie czeskiej, mógłby spowodować to, aby temu kryzysowi ten kryzys po prostu odsunąć. Natomiast jeżeli ja słyszę polskiego premiera, który mówi, że się dogadaliśmy, dzień później odpowiada premier Czech, że żadnego porozumienia nie ma, kiedy wiedzieliśmy przez miesiące całe, że także do sporu weszła również Komisja Europejska, to są bardzo poważne sprawy. Takich spraw się nigdy nie bagatelizuje. I dzisiaj wiemy, że Komisja Europejska dołączyła się do tego sporu. Dlatego powtarzamy raz jeszcze. Trzeba wskazać, to już jest nasza rola, posłów, aby pokazać, w jakiej skali władze PGE i rządowe zaniechały i zaniedbały tę sprawę. Myślę, że NIK zrobi to najlepiej, obiektywnie. Ale to będzie trwało. To będzie trwało. A dzisiaj, i nie uratuje nas. A dzisiaj sprawą najważniejszą jest to, aby podjąć skuteczne, naprawdę skuteczne, dyplomatyczne, raz jeszcze negocjacje z Czechami i poprosić Czechów, nawet jeżeli mamy zapłacić za wodociąg i jeszcze jakieś dodatkowe elementy, żeby wycofali ten środek zapobiegawczy i pozwolili, aby nie było żadnego zagrożenia w normalnym, bieżącym funkcjonowaniu kopalni. Kiedy patrzę na tę całą sytuację, najgorsze jest to, że myśmy o tym wszystkim mówili kilka miesięcy temu. I ja nie mogę się zgodzić jako poseł tego okręgu wyborczego na podwójne karanie tak ważnego powiatu całego Zgorzeleckiego, Turowa, Bogatyni, Zgorzelca, dlatego że z jednej strony to jest kwestia bieżącego funkcjonowania i bezpieczeństwa, funkcjonowania jeszcze przez pewnie naście lat, a może całego pokolenia elektrowni i kopalni, którym byt jest zagrożony z uwagi na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie. A z drugiej strony, kiedy Komisja Europejska przygotowała 1 000 000 000 zł na sprawiedliwą transformację, w ciągu 7 lat wydano w Bogatyni, w Turowie, w Zgorzelcu na to, aby zabezpieczać miejsca pracy, aby przygotowywać ludzi do takiego płynnego przejścia w perspektywie jednego pokolenia, do energii w pełni ekologicznej, do miejsc pracy w przemyśle, wykorzystując wielki potencjał ludzi, tej kadry, głównie technicznej. I rząd mówi, nie chcemy tego robić i 1 000 000 000 zł ucieka, 1 000 000 000 zł ucieka na sprawiedliwą transformację, to nie można podwójnie karać tego terenu i na to nie ma zgody. I o tym będziemy przez cały czas także mówić w kontekście i Turowa, bieżącej sytuacji kryzysowej i tego, że w perspektywie 7 lat 1 000 000 000 zł przepłynął po prostu z tego terenu, bo rząd się nie zgodził na to, żeby powiedzieć, że okej, jeszcze jedno pokolenie pracuje całe w Turowie, a potem robimy w tej części, nie wiem, tak jak pokazują na przykład eksperci, wielką elektrownię szczytowo-pompową, doprowadzamy gaz i część bloków może być blokami gazowymi. Tak naprawdę dzisiaj wartością są ludzie, ich kompetencje i można płynnie przenosić te kompetencje także w części energetycznej. Też nasze pomysły mieszkańców na ten region. Nie ma koncepcji, tak? Nie ma planów. To wie pani, ale jeżeli 1 000 000 000 zł udałoby się zainwestować w krótkim czasie, 7 lat, ile mogłoby powstać tutaj miejsc pracy? Ile młodych ludzi mogłoby wrócić bądź zostać tak naprawdę, nie wyjeżdżając z Bogatyni czy całego powiatu. To jest tak naprawdę dzisiaj ten moment i podkreślam raz jeszcze, nie ma zgody na to, aby w tych dwóch obszarach karać mieszkańców Bogatyni i mieszkańców całego powiatu za niekompetencje strony rządowej. A na ile nas stać jako kraj, żeby ugiąć się, żeby dostosować się do wymogów Czechów? Stać nas na te 5 milionów dziennie? Uważam, że nie ma wyjścia. Zapewne będzie to kosztowało wiele. Dlatego zamiast brnąć w te wielomilionowe kary, powinniśmy natychmiast zamknąć sprawę, porozumieć się, nawet jeżeli to będzie więcej kosztowało, i nie doprowadzać do większej katastrofy finansowej. Uważam, że uspokojenie tej formalnej strony, że kopalnia nie może być zamknięta, ani elektrownia, bo ona musi po pierwsze zasilać nasz system energetyczny Polski, bo taki jest dzisiaj. On jeszcze nie jest przecież nastawiony na energię odnawialną. A po drugie, dać spokojnie pracować ludziom, to są rzeczy po prostu najważniejsze. I tu rząd będzie mógł liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Natomiast niezależnie od wszystkiego, powtarzam to po raz kolejny i zdecydowanie, poprosimy Najwyższą Izbę Kontroli, aby dokładnie sprawdziła te zaniechania i zaniedbania, żeby one nigdy w przyszłości się po prostu nie powtórzyły, bo nie może tak działać skutecznie państwo polskie, które po prostu przez zaniechania powoduje, doprowadza do tak katastrofalnej sytuacji, w której dzisiaj znalazł się Turów i PGE w tej części Polski. Mhm. Pojawiły się też pomysły i to są propozycje ludzi związanych z energią odnawialną, z fotowoltaiką, której tutaj trochę mamy, żeby
aby uspokoić trochę spór tutaj z Czechami i ten lokalny, zaproponować odejście od węgla Turowa, naszego regionu turoszowskiego, w 35 roku, nie w 44, tak jak mówi koncesja. Pytanie, ile czasu w Polsce będzie węgiel, czy energetyka oparta na węglu, jest pytaniem tak naprawdę do strony rządowej i do nas wszystkich. Ja osobiście uważam, że Polskę stać na to, aby mogła szybciej niż w 50 roku, bo 50 rok jest datą graniczną, przechodzić. Ja uważam, że każdy, kto dzisiaj pracuje w elektrowni Turów i w kopalni, powinien do wieku emerytalnego dopracować. A więc to jest kwestia pracy tutaj jeszcze pokolenia. Po pierwsze dlatego, że nie będziemy gotowi z polskim systemem, który w pełni przeniesie tak naprawdę produkcję energii właśnie w część energii odnawialnej, pewnie atom, wiele elementów mieszanych będzie zamiast węgla. A więc każdy pracownik, który rozpoczął pracę w kopalni, w elektrowni, miałby szansę dokończyć pracę swoją zawodową do osiągnięcia wieku emerytalnego. A to może być naturalne wygaszenie. Rok. To jest naturalne, ale co się może wydarzyć w międzyczasie tak zwanym? Chcę przypomnieć, że w ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w elektrowni i w kopalni spadło o 30%. Spada. Z roku i ciągle na rok spada, więc spada. Kopalnia ogranicza swoje zatrudnienie. Co możemy zrobić w zamian? Po pierwsze, korzystając z kadry, powtórzę teraz jeszcze, doprowadzić nitkę gazową, aby także wybudować tutaj części bloków opalanych gazem, bo przecież to jest cała wielka infrastruktura, która jest już w tej części ekologiczna. Po drugie, korzystać w perspektywie za te umowne 15 lat, czy może więcej, z tego, co proponują część organizacji ekologicznych. Otóż wiemy, że będzie potrzebna wielka elektrownia szczytowo-pompowa. Mm-hmm. Takie są po stronie niemieckiej. W Bogatyni na organizacje ekologiczne mówi się, że to są terroryści. To dobrze, ale pomyślmy o tym, co będzie za 20-25 lat, kiedy cała Europa, w tym Polska, będzie odchodzić od węgla. Jeżeli z jednej strony uda się zachować całą część infrastruktury energetycznej w blokach gazowych, fotowoltaice, w części elektrowni oczywiście wiatrowych, ale wybuduje się wielką elektrownię szczytowo-pompową, która pozwala tak naprawdę płynnie dostarczać energię wtedy, kiedy spada zapotrzebowanie, wtedy, kiedy spada produkcja energii z wiatru bądź ze słońca, to są setki, tysiące miejsc pracy. Kopalnia za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie musiała także podlegać rekultywacji. Można to zrobić w postaci bezproduktywnej, takiej przywracając w przyszłości teren przyrodzie, albo budując wielką elektrownię szczytowo-pompową, a więc wielki zbiornik wodny, który pozwoli tak naprawdę czerpać energię i zachować tak naprawdę płynność ludzi, bo tutaj największy potencjał stanowią ludzie ze swoimi kompetencjami, energetycy. To są już 3 pokolenia przecież ludzi pracujących w energetyce. To są rzeczy, których się nie zastąpi. To jest najbardziej cenna część tej części Polski. Więc albo się to po pierwsze prowadzi w sposób płynny, w dłuższej perspektywie oczywiście czasami, że każdemu dać możliwość popracowania i dokończenia swojej pracy w części węglowej, ale całą część energetyczną można stopniowo przedstawiać. I tego oczekuję od rządu polskiego, żeby pokazał jasny, czytelny plan, jak dokładnie ma wyglądać mapa drogowa za lat 20, za lat 17, dokładnie z polskim węglem. Musimy postawić na tą część energetyki w tej części węgla turoszowskiego, bo mamy największy skarb, jakim są po prostu wykształceni, kompetentni ludzie w tym zakresie i na tym możemy budować perspektywę na wiele, wiele lat do przodu, na dwa następne pokolenia w Ale sytuacja jest tak dynamiczna i te uprawnienia do emisji CO2 tak mocno rosną, że w zasadzie ciężko jest planować coś na wyrost, na kolejne 20 lat, bo strasznie to jest wszystko dynamiczne i z dnia na dzień tak naprawdę coraz mniej opłacalna jest produkcja energii z węgla. To powiedzieć wszystkim pracownikom Turowa, także związkom zawodowym, a byłem na tym proteście w Warszawie. To za chwilę. Byłem na proteście w Warszawie. Otóż chciałbym jednoznacznie powiedzieć, co wydarzyło się z dwoma blokami, które zostały wyburzone. Polska w Ostrołęce wydała ponad 1,5 miliarda złotych. Padel wkopała pani premier Szydło, a później wysadzono dwa bloki energetyczne, bo ktoś przeliczył, że to jest nieopłacalne. 2 miliardy złotych blisko zostało
zabolało nas tutaj. Roztrwonionych po prostu. I teraz zabolało nas. Oczekujemy, że planowanie, być może ta sytuacja, szukam jakby pozytywnego wyjścia. Wierzę w to, że uda się z Czechami doprowadzić do szybkiego rozwiązania tego problemu i nie będzie już żadnego zagrożenia albo wysokich kar, albo zamknięcia kopalni. Ale niech to będzie momentem, w którym przy okrągłym stole usiądą wszyscy. Związki zawodowe, pracownicy, lokalne samorządy, przedsiębiorcy, każda strona polityczna łącznie z opozycją i przyjmiemy wspólny plan dotyczący polskiej energetyki w worku turoszowskim. Ile lat ma funkcjonować na jedno na umowne jedno całe pokolenie? Część węglowa, część energetyczna na 3, 4, 5 pokoleń do przodu, bo ona może być zasilana właśnie gazem, czy w przyszłości elektrownia szczepopompowa. Zróbmy plan na 30-50 lat do przodu, bo jak budowano w latach 60. całą część wielkiego kompleksu, to ją planowano dokładnie początkowo na 30, potem 40, później jak widać trochę więcej lat. Więc można zaplanować i należy zaplanować przyszłość tego regionu w tej części pod względem energetyki na 30 i 40 lat do przodu, bo taka to musi być skala inwestycji. I wtedy o wiele łatwiej się rozmawia otwarcie z pracownikami kopalni, elektrowni, młodymi ludźmi, szkołami, które muszą przecież dostarczyć wykwalifikowanych, dobrych pracowników, samorządami. Wtedy jest to wspólny plan i wszyscy się pod nim podpisują. Tylko musi być to czytelne, jasne i perspektywiczne dla tego terenu. Pozostawienie tego terenu bez opieki rządowej i planu będzie skutkować dokładnie tym, co się wydarzyło. Albo katastrofalną sytuacją właśnie z TSUE i Czechami, albo sytuacją, w której rząd zabiera miliard złotych, które komisja przyznaje na jeden powiat. Ale związkowcy z kopalni nie chcieli tych pieniędzy. Pracownicy kopalni, nie wszyscy, oczywiście niektórzy związkowcy twierdzą, że przyjęcie tych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla naszego regionu oznacza zamknięcie Turowa. Ale nie oznacza zamknięcie, oznacza... Ale oni to twierdzą i takie informacje powielają. Ale to jest fałszywe. Każdy proces związany z kopalnią i z tym, ile ma funkcjonować kopalnia i elektrownia, to jest proces często 20 lat, pokolenia. Jeżeli w ciągu jednego pokolenia 20 lat, umownych 20 lat, Europa i cały świat, czy większość świata odejdzie od węgla, bo po prostu nie będzie to opłacalne, to niech 20 lat przynajmniej wszyscy funkcjonują, ale to jest 20 lat na inwestycje na przykład w inną energetykę, energetykę gazową, energetykę odnawialną. Trzeba tu przygotować plan, który pozwoli na jeszcze zwiększenie zatrudnienia, na jeszcze większe zarobki i na płynne przejście. Tu nie może być nigdy rewolucji, bo w energetyce nigdy nie ma rewolucji. To są procesy płynne. Tego oczekujemy od rządu i we wszystkie plany, które będą dotyczyły następnych 20-30 lat przyszłości Turowa, włączymy się, ja włączę się również osobiście. Wcześniej byłem wicemarszałkiem regionu. To jest sprawa krajowa i regionalna. A o tym, jakie ma znaczenie dla jednego powiatu, najlepiej wiedzą to po prostu wszyscy mieszkańcy. No a propos strajku w Warszawie 9 czerwca był pan. Jakie wrażenia? Rozmawiał pan ze związkowcami? Rozmawiałem z częścią związkowców. Związkowców akurat na tej wielkiej trasie z Bogatyni nie spotkałem, ale z pozostałymi związkowcami. Było rozczarowanie tym, że premier nie przyszedł rozmawiać. To jest dla mnie też dziwne, bo z jednej strony przecież widzę premiera, który rozmawia z przewodniczącym Dudą, a następnie nie wychodzi do związkowców, żeby przyjąć postulaty, rozmawiać. Znaczy, to nie jest poważne potraktowanie strony związkowej. Ja szedłem częścią tego obchodu, rozmawiałem, byłem akurat w Warszawie, bo miałem komisję. Przyglądałem się temu wszystkiemu i naprawdę było to duże rozczarowanie, którego wynikiem był brak rozmowy premiera bądź przedstawicieli rządu ze związkowcami. Zresztą to nawet przewodniczący Duda wyraził w swoich słowach. Mm-hmm. Tutaj z naszymi związkowcami rozmawiał pan wcześniej w kopalni, w elektrowni? Nie rozmawiałem. Rozmawialiśmy kilkukrotnie zdalnie, kiedy była komisja. Strona związkowa włączała się także do tej dyskusji na połączonych na przykład komisjach, które były. I muszę powiedzieć, że była strona związkowa wtedy tak samo nieprzezorna, to jest właściwe słowo, jak strona rządowa. Kiedy mówiliśmy, że przecież to są dokumenty, nie ma żartów ze sprawą zamknięcia Turowa, bo z tym wystąpili Czesi, żeby nie bagatelizować tego, bo to się może wydarzyć. Nikt nie traktował tego poważnie. Chciałbym, żeby strona związkowa we wszystkich posłach, w każdym grupowaniu widziała szansę na rozwiązanie problemów. Po to jesteśmy. Nieważne, czy pochodzimy z PiS-u, Platformy, Lewicy, nie ma znaczenia. Jesteśmy, tak jak ja, mieszkańcami tego regionu. Interes społeczny pracowników jest najważniejszy, ale dla całego terenu potrzebny jest
wielki plan na 30-40 lat do przodu, w którym zapewnimy nie tylko istniejące miejsca pracy, ale je jeszcze zwiększymy i sprowadzimy tak naprawdę, przeprowadzimy proces sprawiedliwej transformacji, który będzie zwiększał zatrudnienie, a nie zmniejszał. Będzie zwiększał zarobki, a nie zmniejszał. Będzie powodował, że z tej części Polski może być pozytywny przykład, jak w przeciągu jednego czy półtora pokolenia przejść płynnie w energię ekologiczną, odnawialną, jednocześnie zwiększając zatrudnienie, dając perspektywę następnym pokoleniom, którzy na energetyce tutaj się wychowali. Mhm. Więc uważam, że namawiałbym bardzo stronę związkową, jestem otwarty na każde spotkanie, każdą rozmowę, aby wymienić się argumentami, aby także strona związkowa, jeżeli strona rządowa zawodzi w tej sprawie, tak jak w przypadku tych negocjacji z Czechami, widziała także w opozycji swoich rzeczników i do rozmowy i do prezentowania interesu tego terenu na poziomie już samego parlamentu. Mm-hmm. A co pan by powiedział mieszkańcom Bogatyni, mieszkańcom tego regionu, którzy notorycznie wyzywają Czechów, notorycznie ubliżają i no powiedziałabym, że dochodzi już do takich słownych, personalnych ataków nawet na Czechów, którzy przecież przyjeżdżają do Bogatyni robić zakupy, przyjeżdżają na wycieczki też, no my też jeździmy do Czech. Przestrzegałbym bardzo mocno i poprosił o wstrzemięźliwość, bo przecież ci mieszkańcy najbliższych terenów nie są niczemu winni. To nie ci mieszkańcy zaskarżyli rząd polski, tylko rząd Czech zaskarżył rząd polski. I należy mieć pretensje, podkreślam raz jeszcze, do tych, którzy zawiedli na poziomie normalnych rozmów, bo trzeba było dać 50 milionów złotych, zamknąć sprawę, a nie ponosić wieluset milionów potencjalnych kar. Zachęcałbym do tego, bo czasami to jest, relacje buduje się tak, jak rośnie las, dziesiątkami lat, a las płonie szybko i później ciężko to odbudować. Zachęcałbym, żeby nie być agresywnym, starać się tak naprawdę zrozumieć, o co im chodzi. Jeżeli chodzi mi o wodociągi, to przy tak wielkim koncernie jak PGE można 50 milionów złotych im dać i zamknąć sprawę, czy może nawet więcej. Zamknąć sprawę i powiedzieć, ok, jeżeli szkodzimy, to w jakiś sposób to naprawimy. Ale żeby to nie miało wymiaru międzyludzkiego, bo będzie to bardzo źle, bardzo złe w perspektywie lat na odbudowanie. Takie antagonizmy później są trudne do przezwyciężenia, rosną stereotypy. Podkreślam raz jeszcze, to nie ci mieszkańcy, ale rząd skarży rząd, a skutek mamy tutaj, więc apelowałbym, mimo wiem, trudnych emocji do zahamowania, sam je w sobie często także muszę tłamsić, ale to nie ci ludzie są temu winni, tylko już większa polityka i problem braku porozumienia między dwoma rządami dużo, dużo wcześniej skutkuje tym wszystkim. Apeluję raz jeszcze do wszystkich, i do strony czeskiej, i do wszystkich naszych rodaków mieszkających w Worku Turoszowskim o to, żeby powstrzymać się od takich emocji, które są wymierzone wprost w ludzi. Problemem jest sprawa ważniejsza, polityczna, a nie relacje międzyludzkie. Mm-hmm. Czy tą decyzję TSUE trzeba respektować? Powinniśmy respektować? Czas leci. Ja uważam, że nie jesteśmy w stanie wykonać tego orzeczenia. Nie jesteśmy w stanie wykonać tego orzeczenia z uwagi po pierwsze na zabezpieczenie energetyczne kraju, po drugie nie da się wyłączyć kopalni, bo przecież kwestia wodna, katastrofy ekologicznej jest jakby rzeczą jakby niedyskusyjną. Nie możemy tego zrobić z przyczyn obiektywnych. Natomiast musimy raz jeszcze, podkreślam raz jeszcze, poprosić Czechów o wycofanie tego, bo tylko Czesi mogą zapobiec temu wszystkiemu, co w skutkach może doprowadzić do wielomilionowych kar. I podkreślam raz jeszcze, i nie mogę się zgodzić z tym, jeżeli przez rok nie potrafimy powołać, rząd polski nie potrafi powołać ambasadora w Pradze, który powinien otwierać wszystkie drzwi ministerialne rządu w Czechach i takie sprawy załatwiać, albo prosić w odpowiednim czasie polskiego premiera, to gdzie jest polska dyplomacja? Gdzie jest nasz interes narodowy? Bo wiele rzeczy załatwia po prostu dyplomacja. W ciszy gabinetów załatwia wszystkie sprawy, które leżą w interesie państwa polskiego, tak jak sprawa Worka Turoszowskiego i Turowa. Jeżeli nie mamy zabezpieczonej dyplomacji, bo ktoś przez rok nie potrafi powołać ambasadora w Pradze, to jak mamy być skuteczni? Cierpią ludzie i wszystkie emocje, które tutaj są, ale przyczyna jest tak naprawdę braku kompetencji po stronie rządowej. Raz jeszcze chcę to powiedzieć wyraźnie wszystkim górnikom i energetykom. To nie jest wina mieszkańców, to nie jest wina elektrowni. To jest wina tych wszystkich, którzy nie potrafili przygotować właściwie koncesji,
decyzji środowiskowej, a następnie rządu, który nie potrafił skutecznie wynegocjować podstawowych rzeczy w relacji z Czechami. Mm-hmm. Mamy dzisiaj ten spór i mówię to raz jeszcze, poczekajmy na wyniki kontroli NIK-u i będziemy o tym rozmawiać, a dzisiaj życzyć należy rządowi i oczekiwać od rządu jak najszybszego załatwienia sprawy i namówienia Czechów do wycofania wniosku. Polska Grupa Energetyczna mówi, że wszystko jest zgodnie z polskim prawem. Ja czytałem uważnie komunikat TSUE i nie jest zgodne z dyrektywami unijnymi. Chcę Państwu powiedzieć, byłem europosłem przez 5 lat, także z tego terenu. 60% prawa w Polsce stanowi prawo uchwalane także przez polskich europosłów. Dyrektywy, rozporządzenia, 60%. Więc jeżeli jest dyrektywa, która wiąże nas, Czechów, Niemców, Holendrów, wszystkich, a dyrektywa jest też częścią prawa polskiego, to nie można mówić, że coś jest zgodne z prawem polskim, a jest niezgodne z prawem europejskim. Prawo europejskie jest naszym też prawem, bo 60% tego prawa mamy już w Polsce. Więc to nie jest uzasadnienie. Chcę Państwu powiedzieć, że ta dyrektywa została naruszona. Za późno wydano decyzję środowiskową, ją dołączono 3 miesiące, zresztą to TSUE jednoznacznie pokazał. Ale nawet jeżeli to nastąpiło, to przecież to nie działa jak automat, że czegoś nie zrobiliśmy. Ktoś musiał nas pozwać. Pozwali nas Czesi. Nasi dobrzy sąsiedzi, z którymi przecież kooperujemy całymi latami. I były możliwości całymi latami, nawet nie miesiącami, na to, żeby tę sprawę załatwić. Po prostu jej nie załatwiono i dlatego jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. No i co będzie dalej? Jak pan widzi te najbliższe dni, tygodnie? Uważam, że sytuacja jest dramatyczna i wymaga nadzwyczajnych działań. Nadzwyczajne działania, o tym nie będziemy... Nie ma ich. Trzy tygodnie minęły, odkąd dowiedzieliśmy się o tym, że TSUE wydało decyzję o natychmiastowym zamknięciu. Nadzwyczajne działania muszą jednoznacznie wskazać, że elektrownia i kopalnia musi normalnie funkcjonować, bo nie da się jej wyłączyć z przyczyn ekologicznych, społecznych i energetycznych. Po drugie, muszą być ekstraordynaryjne rozmowy na poziomie rządu, premiera, jeżeli nie to prezydentów. I nie ma ich. Nie ma ich, ale wie pani, ale to jest sytuacja krytyczna. O to będę pytał na wtorkowym posiedzeniu premiera, występując w Sejmie, gdzie ma być informacja rządu w tej sprawie. Będziemy oczekiwali załatwienia tej sprawy. Mam nadzieję, że ta sprawa jest już w trakcie załatwiania i będzie rozstrzygnięta ze skuteczną namową Czechów do wycofania tego środka zapobiegawczego, być może całego pozwu, ale podkreślam raz jeszcze, to są wszystko już działania ratujące rzeczywistość, a nie zapobiegawcze. Tak czy inaczej będziemy wspierać dzisiaj rząd, żeby skutecznie porozumiał się jak najszybciej z Czechami i tu rząd musi liczyć i ma nasze wsparcie. Ale nie pozostawimy tej sprawy samej sobie. Będziemy oczekiwali, że wszystkie konsekwencje w tej sprawie będą wyciągnięte i będziemy oczekiwali, że NIK obiektywnie przedstawi sprawozdanie z kontroli tych spraw w sposób jednoznaczny, aby pokazać społeczeństwu, Polakom, gdzie popełniono błędy w tym całym postępowaniu. Mm-hmm. No dobrze, to czekamy na te dobre wiadomości, bo już tych złych to się nasłuchaliśmy przez te ostatnie 3 tygodnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.